kiedy granice z Niemcami zostały otwarte, mówi się o Jumie, czyli o szmuglu papierosów, innych dóbr. I Zyga wchodzi w ten świat, zaczyna się w tym, że tak powiem, rozwijać, wciąga swoich znajomych po to, żeby budować dla siebie, dla swojej rodziny, dla nich też lepszą rzeczywistość. Zyga jest taką trochę zagubioną satelitą, która nie do końca ma styczność z Ziemią i którą trzeba jakoś trzymać. To myślę, że właśnie jest Kula i Młot, którzy go trzymają, w odpowiednim momencie nakierowują. Oni są jakby przedłużeniem jego nie wiem, wyobraźni czy intuicji. And listen, ice is back with my brand new invention. Something got to hold of me tightly, flow like a hot bun daily and nightly. Will you stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll go to the extreme. I rock a mic like a vandal. Light up a stage, I rock the chart like a candle. Dance. Jak iPad tak działa trochę, że jest takim przedłużeniem twojej wyobraźni. A lodóweczki? Komuś nie trzeba? Dla mamy! Na planie pojawiają się też piękne dziewczyny. Jest to filmowa Majka i filmowa Bajadera. Są z Zygą od zawsze. I no jest to ten odwieczny trójkąt. One chcą. A on nie może się zdecydować. Przedstawisz mnie? A do kogo mówisz? Bo nas jest dwóch. On żyje w tym swoim świecie wykreowanym, w świecie marzeń. Widział filmy typu Scarface, czy filmy typu Ojciec Chrzestny i on się tym napawa, to znaczy chciałbym być tymi wszystkimi ludźmi naraz, byle nie być w tej rzeczywistości, w której jest. Jeżeli jest historia, że tak powiem, wdzięczna i ma ten taki bakcyl, że możesz się nią zarazić, zajarać, jak się mówi, to po prostu jakby wchodzisz w to i tak było w tym przypadku. Tak, chodź. Cześć, nazywam się Kuba Gierszał i zapraszam wszystkich na film Juma do kin. Tak oto słowo stało się ciałem. Nigdy nie kradłem, ja tylko jumałem. Juma, Juma.